Krystyna Ela i Jola Szydłowskie, zwycięzczynie The Voice Senior pierwszej edycji. Cześć dziewczyny. Meldują się siostry Szydłowskie. Ale możemy zrobić spoczni. Tak jest, tak jest. Doskonale, dziewczyny, jak ja się za wami stęskniłem. Jak zmieniło się wasze życie po zwycięstwie w The Voice Senior? Poza autografami, sławą i propozycjami matrymonialnymi, bo podobno takie były. Propozycji matrymonialnych nie było, przynajmniej ja sobie nie przypominam. Elu, mów za siebie. Ja nie miałam żadnych propozycji matrymonialnych. Poza tym, no wiadomo jaka jest sytuacja, ale my jesteśmy pełne optymizmu, że wszystko niedługo się skończy i wrócimy do normalności i coś się zacznie. Fantastyczna energia od was bije w tym momencie. Jak zwykle, to się nie zmieniło przez ostatni ponad rok. Posłuchajcie, spełniłyście marzenie waszej mamy, śpiewacie razem. A o czym teraz, na początku 2021 roku, marzą siostry Szydłowskie? O zdrowiu, to najważniejsze. O czym marzymy? Ciągle nieustająco o tym, żeby być kochane, szczęśliwe i zadowolone z życia. Śpiewać, śpiewać i jeszcze raz śpiewać. O tym marzymy. I słuchamy tych, którzy tutaj śpiewają. Przysłuchujemy się, który z finalistów zrobił na was największe wrażenie? Wszyscy. Wszyscy. Naprawdę trudno powiedzieć, który finalista jest tutaj najlepszy, bo poziom jest bardzo wyrównany i wysoki. Tę scenę zagarną teraz trzy fantastyczne artystki. To jest tercet, który w zeszłym sezonie zagarnął wszystko, co było do zagarnięcia, czyli nasze serca, nasze uszy. Powiedziałaś już wszystko. Przypomnijmy sobie w takim razie, jak wyglądała ich podróż przez pierwszą edycję The Voice Senior. Ela, Krysia, Jola, czyli siostry Szydłowskie. Macie do wyboru. Alicja, Ula. Ula, Alicja. My dwie się liczymy. Oni w ogóle cicho siedzą i nic nie wiedzą. Zazdroszczą. Urszula Dudziak. Co ja tu robię? Naprawdę jedynie co robię, to zachwycam się. Naprawdę, słuchajcie, no, mam coś wam powiedzieć krytycznego. Tak. Zero. Myślałem sobie, że warto będzie nagrodzić, jak mi się wydaje, najlepszy występ w tym programie. Przybraniem tego oto świątecznego poroża. Szybsak wymienia muzykalność, wdzięk bardzo ważny na scenie i gracja. Oni one co mają. A tak. Wygrywają siostry Szydłowskie! Sing, 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 sing.
Dziękuję.